Oj, witajcie kochani z Islandersa i z całego świata, globalnie, artystycznie, zakochani w poezji. Wszystkich was ja, Piotr Spotek z ulicy Andersa, witam w Islandersie. W dniu dosyć szczególnym, chociaż tak naprawdę kochać powinniśmy się cały czas, nie tylko przy okazji walentynek. Kobiety i tak mają dwa razy, a właściwie walentynki tej facet kobiecie i kobieta facetowi, jaki prezencik może złożyć. A chwilę później będzie Dzień Kobiet, też będziemy świętować. Słuchajcie, audycja będzie dosyć szczególna. Gościa już wiecie, znacie z zapowiedzi, to Tomasz Dorniak z zespołu Masłana. I Tomek Dorniak wypełni nam w dwóch fragmentach sporą część audycji. Jego piosenki dosyć fajnie pasują do tego klimatu, piosenki dla zakochanych. Będzie też Dariusz Siniarski, będzie Sebastian Atrament, będzie Irena Jarocka, Ewa Demarczyk i z tego co pamiętam na pewno jeszcze będzie Andrzej Trojak z zespołu Combo Street. Andrzej będzie, no bo będzie u mnie też gościem 28 lutego, to dopiero za dwa tygodnie. Natomiast co jeszcze? Będzie sporo niespodzianek. Jak niespodzianki, to o tych niespodziankach nie będę mówił. Wiadome jest, że będzie dużo więcej poezji. Będą oczywiście cztery ściany wiersza w ramach tych kącików, że tak powiem, poetyckich, ale cztery ściany wiersza to cztery ściany wiersza. Marylka Duszka wybrała kilka wierszy Polaka na obczyźnie, czyli w Wielkiej Brytanii, gdzieś tam pod Londynem. Jest to Aleks Sławiński. Jest coś, co nas łączy. Tylko, że on trochę wcześniej, a trochę później. Radio Zachód swego czasu. Pozdrawiam Londyn, pozdrawiam Wielką Brytanię, pozdrawiam globalnie i zapraszam jutro od godziny 14 czasu brytyjskiego, 15 czasu polskiego. Mam nadzieję, że tym razem już nie będzie takich niemiłych niespodzianek, że ta różnica czasu nie będzie godzina 18, tylko że będzie normalnie godzinna różnica pomiędzy Wielką Brytanią a Polską. Powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Jutro, 14 czasu brytyjskiego, 15 czasu polskiego, tak walentynkowo spotkamy się pod wielkim dachem nieba, naszym dużym, wielkim dachem, bo dach to dach nieba. Także słuchajcie nas. A o niespodziankach nikt się nie dowie. Nikt. Tylko ci, którzy w tych niespodziankach uczestniczą. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia już jutro, tak jak powiedziałem, o godzinie 14 czasu brytyjskiego, 15 polskiego.